wątpliwości i ciekawości. Będzie grubo. Zaspokojcie. Będzie grubo. Oj tak, będzie się działo i będzie wam na pewno mało. Kochani, długo wyczekiwany występ naszego szefa sztabu. A my za chwilę. I proszę Państwa, nadeszła ta wykopowana chwila. Nadchodzi ją nasz szef sztabu. Zapraszamy. Czas na występ. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego. Dyrektor Domu Kultury Bartosz Morawiecki. Dziękuję. Człowiek zagadka. Kto by go nie znał, to by poznał.
Szanowni Państwo, tort z okazji 15-lecia sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Domu Kultury w Zakrzewie. O nie! To jest tort specjalny od sztabowców tylko i wyłącznie dla dyrektora. I nie dla dyrektora Domu Kultury, tylko dla szefa sztabu z okazji 15-lecia prowadzenia. Marcin, chodź. Drodzy Państwo, dziękujemy Wam za wszystko, a przede wszystkim dyrektorowi Domu Kultury. Panie dyrektorze, pani dyrektor, nie wiem jak nas powiedzieć, bo to pani minister, nie wiadomo kto tam, co jak. Człowiek, większe cycki ma niż ja. Ale wszystkiego najlepszego. Brawa jeszcze raz dla niego. Kochani. Jestem ogromnie wzruszony, nie powiem, że mnie to nie kosztowało. Na chwilę odkleję. Nie zdążyłem zapuścić, kochani. To wszystko, co tu się dzieje, to jest zasługa tych wspaniałych ludzi. To dzięki nim tworzymy ten finał. Ja to jestem motor do działania. Szalone pomysły, szalone challenge, to oni miała złote morali do tego, bo ja powiedziałem, słuchajcie, to jest niemożliwe, żebym ja wyszedł na scenę. Ale one wszystko, kobity zrobiły całą robotę, koszulka, sukienka, kabaretki, nawet klipsy, wąsy, wszystko, ubrały mnie od stóp do głów, nie miałem wyjścia, musiałem wyjść. Ale, no mówię, przedziela się też ta dusza artysty gdzieś, no i wspaniałe zabawy, bo Wośp to kolorowe święto radości, kochani, także wielkie rękę brawa dla moich sztabowców. Oni są wielcy, a my się bawimy dalej, tak jest. A ja zgodnie z challenge'em chciałbym podziękować bardzo Państwu partnerzy Marianowi Chojnickim za tą wpłatę. To oni się troszeczkę przyczynili, że musiałem dzisiaj wystąpić. Ale wielkie brawa. Kosty? Jest szaleństwo, ale zostawmy trochę energii, bo za chwilę na scenie DJ Koksu, a ja idę robić zdjęcia.